Mówimy tym, którzy już słyszeli, a tym, którzy nie byli z nami od początku, a tak słabi trochę interesują się, co dzieje się w Ostrołęce, to przypomnijmy, że w czwartek pierwszy i drugi liceum ogólnokształcące w hali imienia Głasia robiły mały finał orkiestry, pierwszy taki mały finał wspólnie robiony, także nie zaczynamy dzisiejszej imprezy ze stanem kasy zero. Mamy tam już jakąś całkiem niezłą sumkę uzbieraną, powiemy później Państwu co, jak i ile, także zaczynamy dzisiaj już od jakiejś kwoty, bawimy się do późnych godzin popołudniowych. O godzinie 20 tradycyjnie światełko do nieba, ale to nie koniec imprezy, bo po 20 gramy dalej. Dzięki. Cieszę się, że śnieg nie pada, że pogoda w miarę się nam tutaj klaruje. Teraz macie jeszcze czas, żeby zawiadomić znajomych SMS-ami, telefonami i tak dalej, żeby do nas przyszli. Bo po raz 18, po raz 5 już pełnoletni. Kto urodził się w tym roku, kiedy był? 90. który będzie? Kto ma 18 lat? Dobra, zostawiacie dzisiaj kebaba prowadzącym. W tej okazji. Dobrze, proszę Państwa, za chwilę, tak jak mówiłem, rozpoczniemy 18 finał. Nietypowo w tym roku. Nietypowo, bo goście są właściwie bardzo blisko, mieszkają Ostrołęki, ale chyba Ostrołęka na goście są po raz pierwszy. A my tylko powiemy, że tylko jedno zdanie wtrącę, że w tym roku myślimy, że na goście każdy znajdzie coś dla siebie, bo zawsze były zarzuty, a to za dużo roka, a to za mało roka. W tym roku mamy i rock, i metal, i reggae, i dance, i hip-hop, i country rock, i folk rock, i muzykę puszczaną przez DJ-ów. Także myślę, że w tym roku nic nie będzie zawiedziony. Miejmy nadzieję. Każdy otrzyma to, co chciałby. Każdy otrzyma swój jakby zalążek.